Witajcie, kochani. Chciałbym tak kilka słów powiedzieć przed kolejną edycją procesu wglądu Dark Room, którą będę miał przyjemność prowadzić przez najbliższe 5 dni w miejscu magicznym. Wiecie, to jest tak, że wkraczamy w przestrzeń takiego głębokiego wglądu w siebie, gdzie zanurzamy się w swoją własną śmierć wobec tych wszystkich opowieści, które gdzieś snuje nasz umysł, by zobaczyć te opowieści, zobaczyć te emocje, ten cały teatr, który tworzymy. I możemy o tym mówić, ale doświadczyć to i odczuć ten dystans wobec tego wszystkiego, co tworzymy, jakie to jest zakręcone, i przez to rozpoznać to, kim jesteśmy, jest cudownym doświadczeniem, które wpływa na całe nasze życie. Także, kochani, w tym krótkim filmiku, tej zapowiedzi, chcę zmontować wypowiedzi uczestników, podzielić się swoimi wrażeniami. Niech się dzieje, niech płynie. Niech płynie w kierunku poza słowami. Takie głębokie, najgłębsze, najcudowniejsze doświadczenie tego, kim się jest. I niech to rozpoznanie będzie właśnie tym światłem, które potem każdy dzień zmienia. Widzimy wszystko inaczej. Tak więc najlepszego i zapraszam do obejrzenia w całości tego. Niech się dzieje, niech płynie. Zawsze, bo dzieje się i płynie najlepiej, bo wszechświat, tworząc takie wydarzenie, on wie. Kochani, tak kilka refleksji na temat Dark Roomu tuż po. Akurat tak stanąłem pod tu mam słońce i tutaj dobrze mi nie widać, ale to jest właśnie najmniej ważne. Cudowny krajobraz z tyłu, tej okolicy, tego miejsca. I powiem wam, że kolejny raz, w kolejnej edycji, w kolejnym spotkaniu procesu wglądu Dark Room przeszło to najśmielsze moje oczekiwania. To jak po prostu gdzieś tam to, co się stało u uczestników, wywołało tyle wzruszenia, tyle wielkiej wdzięczności serca, że takie rzeczy się mogą dziać. To, co było dla mnie normalne, to z całej drużyny, z całej ekipy, tak naprawdę do końca, do drugiego brzegu, w tym ciemnym pokoju, dobiło gdzieś połowa osób. To jest każdym oczywiste dla mnie w tym momencie. Potwierdza to moje doświadczenie. Nie życzę sobie ani więcej, ani mniej. Po prostu każde doświadczenie jest idealne. Niektórzy potrzebują jeden dzień i dwie noce. Ktoś potrzebuje dwa dni, dwie noce. Każdy otrzymuje tyle, ile jest w stanie przyjąć. To jest niesamowite. No, spowolnienie. To jest takie wkroczenie w miejsce, gdzie nie ma odwrotu. Tak czasami nieraz my może uciekamy od różnych rzeczy. Chcemy po prostu przez zajętość budować jakąś przestrzeń w swoim życiu, żeby ona niosła, wnosiła w nasze życie komfort. I kiedy sobie zdamy sprawę, że żadna zajętość nie jest w stanie tutaj zaistnieć. Oczywiście umysłem możemy różne rzeczy tworzyć, się dobrze gdzieś tam kamuflować. Są takie różne elementy, o których mówię uczestnikom. Było super. Wszystko.
cały czas po prostu walka z sobą, żeby stamtąd nie wyjść. Myślę, że efekty będą naprawdę niesamowite. Ale jest to miejsce, dark room, spotkania się z samym sobą, gdzie już tam nie ma ucieczki od siebie samego. Tam jest spotkanie głębokie z sobą, ze swoim ciałem, swoją fizycznością, bo dark room jest niesamowitym narzędziem do tego, żeby zresetować ciało, bo wtedy nie pijemy, a przed i po jest tylko picie wody. Jest to na sucho. To, co się dzieje pod względem jakby oczyszczenia ciała, już jest mega mocnym procesem. A ta ciemność, kiedy się jest cały czas śniącym świadomie, kiedy pojawiają się różne wizje, różne obrazy. Ja podeszłam do procesu, znaczy przyjechałam sobie intuicyjnie i z dużym zaufaniem. No i dużo się zadziało. Także no, na fizycznym poziomie. Także ja ten proces przechodzę chyba jeszcze do teraz, bo ciało się oczyszcza. No ale tak widocznie miał być. I też mam do tego zaufanie. No dużo się zadziało na procesie. Starałam się otworzyć na siebie, na ludzi wokół, na tą energię, która mi towarzyszyła i nam wszystkim. Ale na razie, na ten moment, no myślę, że to był mój pierwszy i ostatni dark room, choć naprawdę bardzo wszystkim polecam. Ale myślę, że taka też jest idea, żebyśmy po prostu nie szukali wciąż czegoś, tylko doznali i naprawdę nieśli to ze sobą w życiu. W kolejnym filmiku umieszczę kilka świadectw. Będą dwa świadectwa. Poleci za chwilę. I posłuchacie tego, co się dzieje, co jest prawdą, największą prawdą w życiu dla mnie. To jest mega wzruszenie. To, co sam przeżyłem, doświadczyłem, jak wiele różnych elementów dotknąłem w swym urzeczywistnieniu tego, kim jestem. Jest to wielki szacun i wypełnia mnie wdzięczność, radość. Czasami jest tak, że wyobrażamy sobie to jakoś, a potem, gdy tak to miało też w przypadku osób, które szybko zrezygnowały, a potem okazuje się, że jest inaczej. Fajnie mówić o idę dark room, a jak mówię o dark roomie, o pokoju ciemności, na przykład w jaskini, to tak ja chcę być pierwszy, tam jest. Słuchajcie, kochani, trzeba się zmierzyć tak mocno z sobą, z tym, że ta pozycja jest pozycją bycia tam, pozycją śmierci. Umieramy tam. No, bardzo to mocno przeżyłam. Aż w tej chwili to usłyszenie tak mnie od środka bierze, że nie potrafię tego ująć w słowa. Ale zachodziły we mnie procesy głębokie, poddawałam się temu, wiedziałam, że to jest dla mnie, dla mojego ciała i dla mnie całej. Wiedziałam, że muszę przejść spokojnie przez to. No, pozwalałam, żeby szły energie, szły w moim ciele, żeby to, co ma się zadziać, się zadziało. Kochani, kilka słów na temat dark roomu jeszcze. Jak niektórzy już wiedzą, dark room, proces wglądu, to jest mój taki głęboko wypływający z mojego doświadczenia, przeżyć, doświadczeń, proces wyrażania siebie tak najbardziej głęboko. I to jest to, że ja rozumiem, że dark room, jakby sama idea już w starożytności była stosowana do różnych inicjacji i tak dalej, i tak dalej. Ale to tworzenie tego pewnego rodzaju symbolu własnej śmierci wobec ciała, emocji, myśli, było moim osobistym doświadczeniem i odkrywaniem tego dark roomu. I co jest ciekawe, to jest tak, że to jest taka wielka, czarna dziura. Taki pałac śmierci. I gasimy światło, wchodzimy w ciemność i przeżywamy różne etapy w takim rozpoznaniu samego siebie. I co jest ciekawe,
kochani, to gdzieś tam w tej swojej drodze, zaczynając tam od, no w ogóle duchowej drodze, ogólnie mówiąc, generalnie wszystko jest duchowe i tak dalej, ale w swojej takiej drodze zacząłem wrzucać naturalnie z siebie, ze swojego doświadczenia, narzędzia, które pojawiły się w moim życiu i które tak mocno zmieniły i wpłynęły na moje życie. Jednym z narzędzi było właśnie ten styl życia wolny od przymusu jedzenia. Tam zaczęło się od wegetarianizmu, dieta praniczna i tak dalej. Teraz to mam już troszeczkę z tymi etykietkami nie po drodze. W innej prezentacji powiem o tym więcej. Ale zaczęło się od tego, że faktycznie dark room to już się przygotowujemy wcześniej do tego procesu wglądu. Zmieniając dietę na taką lżejszą, owocową, więcej soków. Gdy już spotykamy się na samym procesie wglądu, to pierwsze dwa dni są dniami przygotowania, ale to są dni na wodzie. Wchodząc do tego pałacu ciemności, wchodzimy już bez wody, na sucho. I oczywiście cały ten proces jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby oczyścić, zresetować ciało. Super. Ale jest coś więcej. Potem oczywiście po wyjściu znowu jest woda i wracamy z powrotem już przez soki do stylu takiego, który preferujemy i wybieramy świadomie. I to było jedno z narzędzi, które bardzo mocno wpływa na to, jak możemy wejrzeć głęboko w swoją naturę, to kim jesteśmy. Kolejnym narzędziem, które znacie z mojej ekspresji mojego serca, to jest bęben. I pamiętam ten pierwszy dark room, to był taki surowy. Zabębnili na początku, tam jakieś były medytacje, bęben. Weszliśmy w ciemność, było cisza, surowość. Teraz jakby ten bęben zaczął bardziej się gdzieś tam przejawiać i zacząłem też w trakcie dark roomu wyróżniać pewne etapy wglądu, jakie mogą mieć uczestnicy. Jak wygląda ten etap adaptacji, potem transformacji, zamknięcia, to jest pewien mega fantastyczny proces. I troszeczkę bębna i takiego krótkosłownego prowadzenia, wskazania pewnych rzeczy jest niesamowitą rzeczą i dostałem wiele fantastycznych feedbacków związanych z tym, że to jest coś, co bardzo wspiera cały ten proces. I to było drugie narzędzie. Kolejnym narzędziem, które się tak powoli ujawnia, jest to narzędzie, gdzie ja przy swoim wyjściu z ciała w czasie dark roomu też wyciągam ciało. Spotykamy się, można powiedzieć, w przestrzeni fizycznej, my wszyscy uczestnicy. Oczywiście to jest też bardzo złożony temat i to jest jakby, widzę potencjał w tym temacie. Także kochani, to jest moment, kiedy zanurzamy się w tą ciemną dziurę, a potem dobijamy do drugiego brzegu. To jest moment śmierci. Moment takiej symbolicznej śmierci. I powiem wam, że to, jak mi mówi doświadczenie, połowa drużyny dochodzi do tego drugiego brzegu. Ale co jest ciekawe, że ci, którzy wyszli wcześniej, ten dark room, cała ta idea, cały ten proces, on ma niesamowity wpływ w takim stopniu, w jakim jest dana osoba w stanie to przyjąć. I pomimo tego, że na przykład osoby wychodzą wcześniej, to jest tak, że to, co doświadczają wcześniej czy później, jest mega wielkim dotykiem świadomości. I w następnych filmikach, myślę, że dwa lub trzy zrobię, a może złoży mi się z tego jeden, chcę podzielić się świadectwami uczestników. To będą nagrane przez mikrofon, ale świadectwa, gdzie osoby po prostu przeżyły coś, co jak ja usłyszałem po raz kolejny, słuchając co się dzieje tam, to jest po prostu dla mnie wielkie wow i wielka wdzięczność za ten przepływ, który stworzył dla mnie wszechświat, że mogę współuczestniczyć w takiej kreacji. I do tego zapraszam do wysłania tych świadectw. A swoją drogą, ale będą też świadectwa tych, którzy wyszli wcześniej. Mega fajny temat. Kochani, także najlepszego dla was. Zapraszam na kolejną edycję. Ta będzie w październiku, ale na mojej stronie są te informacje wszystkie, także niech się dzieje najlepiej. Bo zawsze jest tak, prawda? Kochani, trzymajcie się. Kocham was. Hej, pa. Szczęście jest w moim sercu.
prostu moja dusza się wyraża. Mhm.